Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was na kolejny poradnik gracza. Tym razem powiem Wam, na co zwrócić uwagę i jak mądrze kupić myszkę z sensorem optycznym. W poprzednim poradniku doradzałem Wam wybór odpowiedniej podkładki, tak pod myszki optyczne, jak i pod myszki z sensorem laserowym. Dzisiaj właśnie zajmiemy się myszkami z sensorem optycznym, a następny poradnik dotyczyć będzie myszek z sensorem laserowym. Na początek będzie troszkę informacji o samych myszkach optycznych, a potem przedstawię Wam kilkanaście moich propozycji myszek, które moim zdaniem w danej kategorii cenowej warto kupić. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, na początek odrobina informacji. Jak wiecie, w tej chwili, jeśli chodzi o sprzęt dla graczy, mamy myszki z sensorem laserowym albo sensorem optycznym. Dzisiaj przyjrzymy się właśnie myszkom optycznym. Jakie są różnice pomiędzy myszkami laserowymi a optycznymi? Zupełnie inaczej skanują, czytają powierzchnię. W przypadku lasera, ten laser dokonuje 1000 obliczeń na sekundę, aby zapewnić maksymalnie wierne przeniesienie ruchu gracza do gry komputerowej. W przypadku optyków soczewka wykonuje coś na kształt 1000 fotografii powierzchni, po której się porusza każdej sekundy. Na podstawie tych obrazów też ustala swoje położenie. Dzieje się to wszystko w ogromnym tempie. Oba typy sensorów posiadają wady i zalety. Jak pamiętacie z poprzedniego poradnika, bardzo ważny jest wybór dobrej podkładki i do myszki laserowej, i do optycznej. Więc jeśli chodzi o sensory laserowe, są precyzyjniejsze i dobrze sprawują się przy wyższych rozdzielczościach, ale są zwyczajnie droższe. Myszki optyczne kosztują zdecydowanie mniej i świetnie sprawdzają się też przy niższych wartościach DPI, po prostu są wtedy bardzo precyzyjne. Oczywiście zakładając też, że mamy do myszki optycznej odpowiednią podkładkę. A jako że myszki optyczne są tanie, nadają się do użytku domowego, biurowego, a także dla graczy. Więc jeśli gracie na ustawieniach około 2 do 3000 DPI, to praktycznie każda myszka optyczna spełni Wasze oczekiwania. I taką dość przyzwoitą myszkę optyczną możemy kupić już za 50 zł, a za porządną myszkę laserową zapłacimy ze 2 razy tyle. Macie tutaj kilka przykładów, zaraz ich będzie jeszcze więcej. Myszka najtańsza, kosztująca jakieś 15-20 zł. Jest to myszka Esperanza Titanium Goblin, wykonana dość tandetnie, posiadająca sensor optyczny niskiej jakości, który się gubi przy pierwszej lepszej okazji. Tandetny plastik, myszka generalnie może się nam rozpaść po kilku tygodniach. Przy okazji zobaczcie, jakie malutkie ślizgacze. Tak więc jest to klon Bloody V5, gdzie Bloody V5, kosztująca jakieś 70 zł, jest przynajmniej o 2 klasy lepszą myszką, o wiele lepsze materiały, o wiele lepszy sensor, oprogramowanie, porządne ślizgacze i porządna jakość. Jeśli chcecie czegoś najwyższej półki, to chociażby myszka Razer Dead Adder w wersji Chroma. To już jest wydatek ponad 250 zł, ale myszka z najwyższej półki i cenowej, i jakościowej. Sensor tutaj ma aż 10 000 DPI i jest mega dokładny. Przy okazji myszka wykonana świetnie, świetnie leżąca w dłoni, posiadająca znakomite ślizgacze i ogólnie wszystkie parametry. Więc to by było tytułem wstępu, teraz przechodzimy już do konkretnych przykładów myszek w 3 kategoriach cenowych. Ok, moi drodzy, zaczynamy. Na początek najniższy przydział cenowy, czyli gryzonie do 100 zł. Modecom MCM5 to bardzo podstawowa myszka optyczna. Kupimy ją już za jakieś 25 zł, więc sprzęt na każdą kieszeń. Jak na tą cenę, wykonana jest dość dobrze i w miarę wygodna. Rozdzielczość 2400 dpi w zupełności wystarczy do każdej gry komputerowej. Myszka posiada 5 przycisków i wyprofilowana jest pod gracza praworęcznego. A4Tech V-Track N500F1 to koszt około 28 zł. Myszka wykonana przeciętnie, posiadająca 4 przyciski i optyczny sensor o wartości jedynie 1000 dpi. Myszkę polecić mogę jedynie mało wymagającym graczom. Niskie DPI nada się do grania w mniej dynamiczne gry i do obsługi komputera. Art AM 80 Gaming Gear, koszt zakupu około 28 zł. Myszka nieźle wykonana i dość wygodna. Posiada sensor pracujący z maksymalną rozdzielczością 2400 dpi. Ma 6 przycisków, gra się przy jej pomocy całkiem przyjemnie. Posiada podświetlane logo myśliwca oraz gumowaną powierzchnię, dzięki czemu pewnie leży w dłoni. Jeden z lepszych wyborów, jeśli chodzi o najtańsze myszki. Gigabyte M6900. Za myszkę firmy Gigabyte zapłacimy około 60 zł. Jest bardzo dobrze wykonana jak na swoją cenę
i wygodnie się ją trzyma. Posiada sensor optyczny. Zapewni rozdzielczość myszki do 3200 dpi. Należy jednak wiedzieć, że 3200 to rozdzielczość interpolowana, maksymalna sprzętowa to 2000 dpi. Myszka osiąga przyspieszenie 30G, więc parametr godny dobrego sprzętu. Atutem jest także czterokierunkowa rolka myszki, działająca także jako przycisk. Mysz posiada w sumie 7 przycisków i własne oprogramowanie. Tracer PERT. Ciekawie wyglądająca, solidnie wykonana i nieźle działająca mysz optyczna za około 60 zł. Obudowa przypomina szczotkowane aluminium. Mysz posiada 7 przycisków i maksymalne DPI wynoszące 1600. Gumowane boki i profilowanie pod prawą rękę zapewnią wygodny chwyt. A4 Tech X-Game X710 kosztuje około 60 zł. Posiada 5 ustawień DPI. Maksymalne wynosi 2000. Myszka jest solidnie wykonana i ma ciekawy kształt, dzięki czemu jest wygodna. Posiada specjalny przycisk, dzięki któremu możemy oddać potrójny strzał jednym kliknięciem. Oprogramowanie Oscar pozwala zapamiętać kilkanaście ustawień użytkownika. Blady V5. Kupimy ją już za jakieś 70 zł. Myszka ta jest bardzo dobrze wykonana i wygodna. Posiada 7 przycisków i precyzyjny sensor Hawless HD Engine, zapewniający DPI na poziomie 3200. Myszki z serii Bloody to także świetne oprogramowanie. W moim prywatnym rankingu jedna z najlepszych myszek w kategorii do 100 zł. Hama U-Rage. Do kupienia za niecałe 70 zł. Myszka posiada 5 przycisków i sensor pozwalający pracować z rozdzielczością 2400 DPI. Mysz dobrze leży w dłoni, jest bardzo fajnie podświetlona. Atrakcyjnego wyglądu nadaje jej wykończenie błyszczącym plastikiem. CM Storm Xornet. Mysz taką nabyć można za nawet 70 zł. Jest ładnie wykonana, w większości matowa. Bardzo dobrze leży w dłoni dzięki swojemu kształtowi i gumowanym bokom. Sensor działa z maksymalną rozdzielczością wynoszącą 2000 dpi. Do naszej dyspozycji mamy aż 7 przycisków. A teraz sekcja dla wymagających, czyli myszki od 100 do 200 zł. Hama U-Rage Reaper. To myszka, za którą trzeba zapłacić około 100 zł. Jednak oferuje nam bardzo wiele w zamian. Wyposażona jest w precyzyjny sensor optyczny Avago 3090, zapewni DPI o wartości nawet 3500. Posiada 6 przycisków i bardzo dobrze leży w dłoni. Jest gumowana, co zapewni dobry chwyt. Przełączniki firmy Omron zapewnią długie działanie przycisków, a dodatkowe ciężarki umożliwią dostosowanie wagi myszki do naszych upodobań. Ostatnią zaletą jest oprogramowanie pozwalające na pełną konfigurację myszki. Mysz TTE Sports Vitalmatic Azures. Posiada jedynie 3 przyciski i sensor pracujący z wartością równą 1600 dpi. Za to sensor jest precyzyjny, a myszka bardzo solidnie wykonana i podświetlona. Myszka dobrze leży w dłoni dzięki gumowanej powłoce, a system ciężarków pozwoli dopasować jej wagę. SteelSeries Kinzu V2. Znana i lubiana myszka za około 140 zł. Posiada dokładny sensor optyczny zapewniający 3200 dpi. Myszka ma prosty, uniwersalny kształt i wysokiej jakości ślizgacze. Jest mała i lekka. Dzięki oprogramowaniu SteelSeries Engine skonfigurujemy ją bez problemu. Posiada 4 przyciski. Rockat Kowa Plus. Myszka z górnej półki za jakieś 150 zł. Firma Rockat to gwarancja najwyższej jakości wykonania. Kowa Plus posiada bardzo dokładny sensor optyczny o DPI wynoszącym 3200. 7 przycisków i bardzo dobre ślizgacze. Myszka korzysta z oprogramowania, przy pomocy którego nagramy makra, zaprogramujemy przyciski i skonfigurujemy podświetlenie. Razer Abyssus 2014. Genialna myszka od Razera. Kupimy ją za jakieś 150 zł. Konfigurujemy ją przy pomocy aplikacji Razer Synapse. Myszka posiada uniwersalny kształt i 3 przyciski. Podświetlane logo Razera nadaje jej charakteru. Precyzyjny sensor optyczny zapewnia nawet 3500 dpi rozdzielczości. Myszka wykonana jest bardzo porządnie i posiada świetne ślizgacze. Q-Pad OM75. Bardzo wygodna i precyzyjna myszka od Q-Pada, kosztująca prawie 200 zł. Ukształtowana jest tak, że podparcie mają wszystkie palce dłoni. Biały kolor sprawia, że jest bardzo elegancka.
Sensor AWAG-u zapewnia 1600 dpi, jest bardzo dokładny, lecz jest to myszka polecana typowo dla graczy low sense, używających niskich wartości dpi. Myszka ma aż 7 przycisków, a skonfigurujemy ją za pomocą oprogramowania. A teraz topowe modele na rynku, czyli powyżej 200 zł. Logitech G400S. Szybka myszka dla graczy pracująca z rozdzielczością do 4000 dpi. Kosztuje powyżej 200 zł. Uzbrojona w precyzyjny sensor Delta Zero i świetne oprogramowanie. Posiada aż 8 przycisków, jest bardzo wygodna. Konstrukcja myszki jest przemyślana. Produkt wykonany z materiałów najwyższej jakości. SteelSeries Rival. Najlepsza mysz optyczna od SteelSeries. Kosztuje 250 zł i potrafi naprawdę wiele. Korzysta z oprogramowania SteelSeries Engine 3 i posiada 6 programowalnych przycisków i podświetlenie w ponad 16 milionach kolorów. Parametry myszki są imponujące, jak na sensor optyczny. DPI to aż 6500, przyspieszenie 50G i ponad 200 IPS-ów prędkości. Przełączniki SteelSeries zapewnią przyciskom aż 30 milionów kliknięć. Logitech G402 Hyperion Fury. To koszt około 250 zł, jednak nie płacimy za nic. Otrzymujemy w zamian myszkę bardzo wygodną i wykonaną z materiałów najwyższej jakości. Na dodatek posiada niesamowitą prędkość przekraczającą 400 IPS-ów. 8 przycisków, mechanizm Fusion oraz procesor ARM to kolejne zalety tej myszki. Jest ich jeszcze wiele. Warto wspomnieć też o świetnym oprogramowaniu. Maksymalne DPI w tym modelu wynosi 4000. Razer Dead Adder w wersji Chroma. Najnowsza wersja myszki Dead Adder, kosztująca ponad 250 zł. Myszka posiada kosmiczne wręcz DPI o wartości 10 tysięcy. Precyzyjny sensor optyczny 4G poradzi sobie w każdej grze. Dead Adder posiada świetne podświetlenie chroma w ponad 16 milionach kolorów, konfigurowalne poprzez program Razer Synapse. 5 przycisków i wytrzymałe ślizgacze to kolejne zalety myszki. Rokat Cone Pure Optical. Cena myszki to ponad 250 zł. W zamian otrzymujemy myszkę najwyższej jakości o ogromnych możliwościach. DPI w tym modelu osiąga 4000. Zapewnia je precyzyjny sensor ProOptic, pracujący w parze z potężnym procesorem Turbo Core V2. Myszka jest świetnie wyprofilowana i posiada 7 przycisków i świetną rolkę 2D Titan Wheel. Przełączniki Omrona zapewnią długowieczność. Podświetlenie konfigurujemy poprzez oprogramowanie, a paleta barw przekracza 16 milionów kolorów. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Widzieliście kilkanaście moich propozycji w trzech kategoriach cenowych. Myślę, że każdy znalazłby coś dla siebie odpowiadającego jego gustom i potrzebom, ale jeśli stwierdzicie, że jednak myszki optyczne to nie wasza bajka, poczekajcie na następny poradnik, który będzie za tydzień, w którym przyjrzymy się myszkom laserowym. Dziękuję wam dzisiaj za obejrzenie tego poradnika. Jeśli wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i polećcie film znajomym. Dziękuję wam za uwagę i pozdrawiam was. Cześć!